A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Unepic. No dobra, na czym my to tutaj skończyliśmy sobie? Kolejną bramę udało się oznaczyć, tutaj otworzyć i chyba musimy zacząć od tego miejsca. Zakończymy sobie dzisiaj te kanały chyba. Tak mi się wydaje. Tutaj był ten piret. Nie wiem za bardzo, o co z tym piretem tutaj chodziło. Może jakieś zadanie można było po prostu inaczej wykonać? Nie mam pojęcia i coś tam wtedy ten piret by się może przydał. Będę musiał poszukać sobie, tak dla własnego zaspokojenia, ciekawości. Na razie kontynuujemy, czyli idziemy sobie, to będzie ta prawa bramka chyba, no nie? Zaraz się jeszcze upewnię. Tutaj chodzą te smoki, macki, hentai są, tak jest. Czyli zgodnie z mapką musimy się dostać tutaj w lewo. Aha, i miałem wam sekrecik pokazać na nowej lokacji, którą już tutaj zdążyłem wam też pokazać. O właśnie to. Aha, tutaj chodzi w ogóle wąż, ale to chyba zdążę do niego dobiec, tylko niech on się zacznie wracać. No właśnie, zaświecimy sobie jeszcze tutaj. Musimy kill pointsy nabić na nowo. Paproci już nie musimy zbierać, ponieważ questik został zakończonym, za to tutaj zobaczymy. Otwiera się. Otwiera się i tutaj będzie jakaś nowa miejscówka. Okej, tutaj za chwilę przyjdziemy. Zakończmy sobie może to. Tylko też poczekam, aż ten smokowiec przejdzie. No, chociaż mogłem chyba za nim. Nie, chyba nie mogłem. Zdążyłby się odwrócić i pewnie by mnie dziabnął. Poczekajmy sobie, nie będę w niego strzelał tymi ognistymi podciskami, wykorzystamy naszą włócznię potężną. Tak jest. Jest serducho i... aha, tam jeszcze jedna lampa jest z prawej strony, widzę ją. Tutaj bierzemy łuk, wiadomo, i zestrzelimy sobie tę istotę, coś wypadło, zielona esencja chyba. Tak jest, zielona esencja do jakiejś tam trzeciej szkoły magii będzie. Nie wiem, czy trzecia w kolejności to nie była ta lecząca. Jako, że nie idę w eliksiry, to taka szkoła magii leczącej, może bym nawet się skusił na nią, a jeszcze zobaczymy. Do tego pewnie daleko, tutaj. Tutaj, co tutaj się dzieje? Tu nie mamy wszystkich pochodni zaświeconych. Dobra, uwaga, skaczę tutaj, miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze, jest wszystko dobrze. I to była ostatnia latarnia. Zobaczymy sobie drzwi. Aha, i tutaj taki schowek z pierścieniem rzeźnika i ze zwojem iluminacji. Co to takiego jest? Zapala wszystkie pochodnie i lampy w pomieszczeniu. No chyba wolę zapalać je osobiście, ale nie wiem, może się gdzieś przyda. Dodatkowe obrażenia od toporów plus 9. Pierścionek i to jest pierścionek numer 7, tak? Przypominam po raz kolejny, 8 pierścionków naraz możemy nosić, także jeszcze jeden mogę sobie nałożyć i dopiero później będziemy określać, które pierścienie zostawiamy, które wyrzucamy. Dobra, jeszcze jedna kratka tutaj została i wracamy do tego tajemniczego obiektu, który tam widzieliście przed chwilą. Na razie wam nie będę mówił, co to jest. Dobra, tutaj macki hentai. Musimy sobie nabijać te killing pointsy. Jakaś pijawa już się do mnie doczepiła. Dobra. I mnie podgryza. Ach, z tymi pijawkami. Znaczy nie pijawkami, z tymi mackami też jest problem. Dobra, usuwamy pijawkę. Ona na szczęście działa bardzo powoli. Załączamy sobie mistrzostwo. I teraz tak, tu jakaś niebieska esencja. No teraz gram wieczorem, to ja nawet widzę tu w wodzie, gdzie coś się znajduje. Tutaj na przykład, o właśnie, jest niebieska esencja. Musimy... aha, widzę, tam do góry musimy zajść. Aha, kolejna pijawa się przyczepiła. Ja może zrobię miejsce dla tych pijawek tutaj, o, żebym mógł to szybciej usuwać. Dobra, załatwiamy smokowca i polujemy na kolejne mistrzostwo na pewno. Aha, tutaj będą dwa smoki teraz. No dobra, może się jakoś zsynchronizuje fajnie. Tak, żebyśmy tego smoka zahaczyli. Tak, tamten się zacznie wracać chyba akurat w tym samym momencie mniej więcej co ten. Także tego jednego tutaj załatwimy. Tego drugiego chyba będę jednak wolał zestrzelić. Tak mi się wydaje. Wezmę sobie
wezmę sobie naszą różdżkę. Tylko nie mogę zmieniać broni, jak chodzę po drabinie. To jest takie realistyczne, tak? Nie, jaką lodową różdżkę? Przecież to jest ten smok lodowy. Ja muszę tu ogniem, czyli biorę taką laskę i sobie w niego strzelimy. Czy jeden pocisk wystarczy? No, krytyka chyba nie wylosowałem, więc nie powinien zginąć. A może go dobiję łukiem. Weźmiemy sobie łuk i... O, dobra, nawet jedną strzałę za dużo wystrzeliłem. Wszystko trebi. Jeszcze te macki załatwimy. Tak jest, już mamy to mistrzostwo. Zaraz załączę mistrzostwo poziom drugi. I teraz tak, tutaj w wodzie coś widzę. Niebieska esencja. Tutaj też niebieska esencja. Chyba wszystko. Pijawka się żadna nie dostała. I jeszcze tutaj na górze. Coś niezaświecone jest. No dobra. Chodźmy tam. Aha, smoki już wyczuły. Mam nadzieję, że nie zauważą żabądzia tutaj. Zobaczymy, czy to nie jest... Nie, dobra, wraca się, luzik. No to... Ups, nie o to mi chodziło. Czy zdążę tego drugiego? Zdążę zaatakować. Tak jest. Jeszcze więcej niebieskiej esencji. Czyli jakby co, możemy korzystać z lodowych pocisków. Tu jest latarnia. Czy to jest ostatnia? Tak, to jest ostatnia latarnia i udało nam się zapalić wszystkie światła w kanałach. No i świetnie. Czyli tak, skoro to zrobione... O, no to w takim razie... No ciekawe, jakbym teraz na przykład tutaj skoczył, to coś strasznego by się stało? Co tam było? Nie, dobra, nie będę ryzykował, pójdziemy sobie normalnie. Bo tam, czy tam nie było jakichś przepaści też coś? Nie, chyba nie. No, ale nie pamiętam, na wszelki wypadek sobie normalnie, kulturalnie zejdę. Nie, tu mogłem skoczyć, zobaczcie. I bym nawet ominął potencjalne pijawki. Mam nadzieję, że żadna się nie przyczepi, nie przyczepiła się. A nie, tu i tak nie przejdę przecież tędy, bo tam spadłem z góry. Tu nie ma drabiny, nie ma dojścia. No to w takim razie muszę skorzystać jeszcze raz. Chyba, że tu bym zeskoczył, niżej. Pytanie, czy tutaj nie było jakiejś przepaści, gdzieś tam dalej. Nie, no chyba nie. Tu była bramka i wszystko, nie? Chyba będzie dobrze. Uwaga, skaczę. Jest luzik. Jest luzik. No i dobrze. No i teraz tak, tutaj był taki ciekawy obiekt. Zaraz tam sobie do niego podejdziemy, tylko to ja bym musiał... Chwila do góry. A, no i miały tutaj ten sekret jest przecież, miałem wam pokazać. Chyba tam z prawej strony, albo tutaj. Ale chyba... Nie, on tam będzie z prawej strony. Zapomniałbym. Też muszę zobaczyć, co tam właściwie w tym sekrecie jest. Uwaga, tu chyba trzeba... A, tak jest, jest skrzyneczka. Zgadza się. I zobaczymy, co takiego w tej skrzyneczce schowali. Może jakąś fajną, potężną włócznię na przykład. Tylko muszę tam się jakoś wstrzelić po tę skrzynkę. No właśnie, to może nie być takie proste. Żebym się jakoś tutaj nie odbijał. O, udało się, uwaga. Latarnia, da fuk. To może być jakieś lepsze źródło światła zamiast naszej zapalniczki. Zaraz przetestujemy. Czyli tak, wezmę sobie, przełożę to. Zaświecimy latarnię i... to znaczy tu jest jasno, więc może tak nie bardzo. To jest dobre miejsce do oceny, ale zaraz się z tą latarnią wbijemy. Może w ciemności jakieś i coś będzie tutaj jasne dla nas. Dobra, zobaczmy, jest taki zasięg światła. Jeżeli bym zapalił zapalniczkę... Nie widzę różnicy, prawdę mówiąc. Nie wiem, o co chodzi. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to piszcie. No ale dobra, powiedzmy, że z latarnią będę chodził. A teraz uwaga tutaj.
A właśnie. Ej, to wygląda jak średniowieczna wersja Gwiezdnych Wrót. Ciekawe, gdzie prowadzi. Prowadzi do wspaniałego miejsca. Ktokolwiek tam wejdzie, zostaje królem i spełnia się każde jego marzenie. Będziesz jadł najwykwintniejsze potrawy, a piękne kobiety będą spełniały wszystkie twoje zachcianki. Ta jasne. Chcesz po prostu, żebym tam wszedł i zginął jakąś straszliwą śmiercią. Widzę, że dalej masz mnie za idiotę. Ależ nie, po prostu odpowiadam na twoje pytanie. Na pewno tam nie wejdę. Chociaż z drugiej strony, wiesz, że ja wiem, że chcesz, abym zginął. W związku z tym masz świadomość, że nigdy ci nie zaufam, jak będziesz mnie kusił, bo to może być pułapka. Jeśli więc nie chciałbyś, abym gdzieś wszedł, wystarczyłoby mi tylko poradzić, żebym tam wszedł. Wiesz co? Miło, że mnie poinformowałeś o tym, co jest w środku. Przejdę przez ten portal, bo ci ufam. Nie! Dlaczego nie? Przecież mówiłeś, że po drugiej stronie czeka mnie korona i spełnienie marzeń. Nie idź przez ten portal, tam czyha niebezpieczeństwo. Tak? Przecież chcesz mojej śmierci. Co ty znowu kręcisz, Zera? Co tam jest takiego, że nie chcesz, abym tam wszedł? Ten portal prowadzi w głąb góry, do miejsca, gdzie jest Draconius, drugi ze strażników. Tym lepiej dla ciebie, no nie? Jeśli Draconius mnie zabije, to korytarze tego zamku wypełni twój śmiech. Po prostu boisz się, że mogę go zabić, tak jak zrobiłem to z tym czerwiem Zarakis. Znowu się mylisz. Jeśli zginiesz tutaj, w zamku, to będę wolny. Lecz jeśli padniesz gdzieś po drugiej stronie, to nigdy nie będę mógł wrócić. Aha, to takie buty. Boisz się wiecznego zamknięcia w jaskiniach. Okej, to masz dobry powód, aby mi pomóc. Zacznij gadać, albo zaraz przejdę przez ten portal. Stój, szaleńcze. Portal działa tylko w jedną stronę. Jak przez niego przejdziesz, nie będziesz mógł już wrócić, zanim wejdziesz... Tutaj kropka powinna być. Zanim wejdziesz, zaopatrz się w zwój teleportacji albo jakiś artefakt o podobnym działaniu. No to mamy aureolkę, tak? Okej, co jeszcze? Wnętrze góry to gorące miejsce, pełne gorącej lawy. Draconius i inne stworzenia są odporne na ogień, ale ich słabym punktem jest zimno. Najlepiej więc sprawdza się tam magia lodu. Ponadto upewnij się, że masz przy sobie odpowiedni zapas eliksirów leczących. Nie wahaj się ich użyć i bądź zawsze w pełni zdrowia. Wow, jakiś ty pomocny, kiedy tylko chcesz. Twój pan pewnie jest bardzo dumny z ciebie. Dzięki za radę i nie martw się, ja też nie chcę umierać. Dobra, czyli jest sugestia, tak? Sam boss, ten cały Draconius, nie jest jakiś ciężki bardzo, ale coś tam było po drodze takiego, pamiętam, kłopotliwego. Weźmy sobie, na pewno przywołajmy tego lodowego pomocnika, faktycznie może się tutaj przydać. Ta różdżka nasza lodowa też może być przydatna. Zaraz, tutaj mieliśmy te ładunki, 20, 20, tu mamy jeszcze 11, to jest dużo. No dobra, wchodzimy. Myślę, że trzeba to od razu załatwić. Aha, no załączmy sobie w ogóle mistrzostwo, poziom kolejny, tak jest. I uwaga, aha, dobra, na razie są czerwie, to nic takiego strasznego. Wpadamy, rozwalamy to wszystko. Możecie przy okazji przyuważyć, jak to z tym expem jest, jeżeli na przykład zabije kogoś, ten nasz lodowy pomocnik, on tutaj na przykład zamroził tego czerwia, nie? I teraz jakbym chciał go zabić, no pasek z expem nawet nie drgnął, chyba że na tyle mało expa dostaliśmy jednak, że no graficznie się nie przesunął, tak? No ale to mówię, to jest do zaobserwowania na pewno. O, kolejne czerwie. O właśnie, są jeszcze takie właśnie. Trzeba to rozwalać. To nie ma co tego niszczyć, trzeba po prostu, ała, szybko się jakoś stąd wynieść. Bo to strzela takimi właśnie, o właśnie takimi. Aha. Oj, idź ostrożnie, ognisty pocisk, tutaj nasz dzielny pomocnik, myślę, że sobie świetnie będzie radził. Ja sobie poskaczę po prostu. Okej, wygląda to całkiem nieźle, ale myślę, że na wszelki wypadek ja bym jednak chętnie tę różdżkę sobie tutaj wziął. O, dobrze kombinuję.
Dobrze kombinuję. Tylko, że wiecie, on ma mało energii, dlatego tak rzadko strzela. On tę energię sobie ładuje na poczekaniu. Co załaduje, to coś tam próbuje strzelić, ale średnio mu to wychodzi. Dobra, pomożemy mu. Tutaj strzał. Tutaj mogę sobie przeczekać. Niech on sobie energię ładuje i się go pozbędzie. Tak jest, zamroził. I robimy znowu teścik. Uwaga. Aha, tamtego będzie strzelał. Czy dostaniemy ekspatu jakiegoś? Nie, ale kill points się ładują na pewno. W momencie jak zamraża, chyba też nie drga pasek z ekspem. Mi się właśnie tak coś wydaje, że jak on nam pomaga, to z tym ekspem jest gorzej wtedy. O, tutaj mamy sertucho. No ale chyba jednak na tej lokacji wolę go mieć. Niech on sobie tutaj fruwa i robi co uważa za stosowne. Taki mały żywiołak, nie? Dobra, tutaj nie wejdę chyba wyżej. Może od drugiej strony. Aha, ostrożnie. Ostrożnie. Dobra, chyba nie ma kąta odpowiedniego. Może tak, wezmę znowu tę różdżkę. Niech ten żywiołak sobie pójdzie. Tutaj mogę strzelić. Ajdź, trafił mi naszego pomocnika. Nie chcę, żeby ten z góry zeskoczył, dlatego czekam, aż sobie pójdzie. Strzelaj! Tak jest, tego mamy z głowy. Aha, teraz tam jeszcze innego zauważył. Czy on tutaj może zejść? Ach, może i lepiej nie będę testował. Poczekamy, niech sobie jeszcze odejdzie. Raz. Energii, nasz żywiołak ma dużo. Wejdę tu, on powinien teraz właśnie strzelać w tamtego. Ma dobry kąt. Odsunę się troszeczkę i teraz się zajmijmy tym na spokojnie. Nie wiem, jak włócznia by się sprawdzała przeciwko tym żywiołakom, ale chyba wolę nie testować. Okej, tutaj sobie ładnie poradziliśmy. Teraz mogę użyć włóczni i może teraz od tej strony, chociaż to chyba nie ma znaczenia, skoro nie dostajemy za nich expa, ale właśnie. Esencji widać tutaj dużo leci z nich, tej czerwonej. Więc warto ich załatwiać. Serduszko, w porządku. Esencji nie ma. Hopsa. Esencji nie ma. I esencji nie ma, ale dużo mamy. 166 esencji, dużo. O, Jesus. Ops. Rozstrzelaj w nie, strzelaj tam. To są te hełmy, pamiętacie? Zamroził go. Jeszcze jeden tam jest. Okej. Skoczymy. A nie, to ten też jeszcze żył. Poczekamy. Przeskoczę. Żywiołak sobie świetnie radzi tutaj z nimi. Ile zostało esencji? 4 sztuki. Mhm. Okej. Idziemy dalej, ostrożnie. Tutaj będzie bosior. Bosior jest dosyć prosty. Znaczy tak, żywiołaka sobie zostawiamy na pewno. I teraz tak, to będzie taki smok. On strzela takimi ognistymi pociskami. Dosyć dużo ich jest. Warto się schować na przykład chyba tutaj. Zresztą to chyba jedyne bezpieczne miejsce będzie. Jak on sobie będzie strzelał, to my się tu będziemy chować. Jak przestanie strzelać, to będziemy go klepać po prostu. Tylko 8 ładunków w różdżce to pewnie będzie za mało. Dlatego może sobie przypiszemy jednak to. Znaczy on w tej chwili trzyma tę różdżkę z 8 ładunkami, więc sobie te 8 wystrzelamy i później najwyżej zmienię na tę nową różdżkę, dobra? Żywiołak będzie sobie też strzelał i co jakiś czas ten smok znika i robi taki nalot. I podczas tego nalotu, no zależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy, to ten nalot ma na różnym jakby takim poziomie. Więc jeżeli byśmy byli na samej górze, to on wtedy leci faktycznie tutaj gdzieś od góry, można zeskoczyć i jesteśmy bezpieczni. A jeżeli jesteśmy niżej, no to możemy tak szybko nie wskoczyć do góry, żeby uniknąć ataku. Dlatego jak on znika, to lepiej sobie gdzieś tam skoczyć po prostu wyżej. Więc no to jest taka zasada walki z nim tutaj, chyba wielkiej filozofii innej. Innej nie ma, tak mi się wydaje. Aha, ja w tej chwili żadnej różdżki nie trzymam w sumie. Zrobimy tak, przypisałem sobie tamtą, a chwycę sobie tę. O, jakby co, możemy chwycić też te z 20 ładunkami. Dobra, robimy go. Latarnię sobie trzymamy tę nową. Tutaj się go... O, czekaj. Co jest? Pozwól, że dam ci pewną radę, zanim przywołasz Draconiusa. Aleś ty się pomocny zrobił? Co chcesz mi powiedzieć?
Jego uderzenia będą cię odrzucać. Musisz uważać, żeby nie stać za blisko krawędzi, inaczej wpadniesz do lawy. Chowaj się przed ogniem i nie wahaj się używać eliksirów leczących, aby leczyć poparzenia. Ponadto atakuj z dystansu. Używaj łuku albo magii lodu. Ale twoim priorytetem jest utrzymać się przy życiu. W razie zagrożenia teleportuj się do zamku. No nieźle, dzięki za rady, przydadzą się. W razie czego teleportuje się z powrotem. A teraz naprzód. Nie, to luzik powinien być. Spokojnie. Tylko żeby tutaj faktycznie gdzieś nie oberwać jakimś fireballem i będzie dobrze. Przywołujemy smoka. Musimy go stabulatorować na pewno. Tutaj sobie stanę. Zaraz jakiś tabulator sobie wcisnę. O, to jest on. Okej, mam go stabulatorowanego. No, Koldrak sam by go chyba załatwił, tak mi się wydaje, no ale dobra. Ups, no te fireballe czasami tutaj nawet blisko są, zachowajmy czujność. Dostał znowu. Jeszcze nie widzicie, jak mu pasek schodzi, bo obraz z kamerki zasłania, tak? O, i teraz on znika. Najlepiej sobie wejść gdzieś do góry, czekać, aż on będzie leciał i sobie zeskoczyć, nie? I powinien być luz. No i to się powtarza. No i to żadna filozofia właśnie. Dostał w łeb, nie? I się tutaj chowamy. Uważajmy na te kąty tych fireballi. Oj, spudłowałem teraz w ten jego łeb. On rusza troszeczkę tym łbem. Pewnie dlatego. No teraz na przykład dostał, ale żywiołak był odwrócony. Oj, zniknął. Zmarnowałem jeden pocisk. O-o. No szybko. A dziabnął mnie! Zdążył, skubany. No dobra, bywa i tak. Dobra, ostrożnie. Tabulator dostał w łeb. No, tam raz mi się nie udało wskoczyć. No, trzeba uważać jednak na tego smoka. Hops. Dostał w łeb znowu. No, prawie połowę mu zabrałem tego zdrowia. O, skończyły się te ładunki, ale już zmieniłem na nową różdżkę. Pyk, dostał. Koldrax też go tam trafił. Dostał. Koldrax trafił. No już chyba tam widzicie, czy jeszcze nie, jak mu schodzi to zdrowie. O, o, o. Leci. No ale dziabnął mnie, skubany. Teraz na dół. Muzyka taka się przyspieszona załączyła, groźna. Cyk, dostał w łeb, ale Koldrax się patrzył w przeciwną stronę. I go nie zauważył. Pyk, dostał. Tak jest. Dostał. No, już tam niewiele mu zostało tego zdrowia. Jeszcze kilka ataków i go mamy porobionego. Tutaj ostrożnie. I spadamy. Koldrax tam go w locie chciał strącić nawet, jak leciał tu. Teraz uda mi się jakoś fajnie w łeb wycelować. Dostał. Koldrax się patrzył znowu w przeciwnym kierunku. Cyk! A, się odsunął skubany. Ale Koldrax go zahaczył drugim strzałem. Emocje jak na grzybach, tak? Dobrze jest. A, pudło. Koldrax, weź tam traf w niego. Cyk! A, spudłowałem. Chyba Koldrax trafił więcej razy niż ja. Dobra, poszedł. Zeskakujemy tutaj sobie. Cyk. Znowu próbował go strącić w locie. Nasz dzielny żywiołak. No, uwaga. Czy ja go teraz trafię? Pyk. Dostał. Ale Koldrax nie strzelił. Hopsa. A, pudło. Koldrax traf. Nie. No, trochę zużyłem tych... Jest. Trochę zużyłem tych ładunków. Zostało 7. I jeszcze mamy 20 w drugiej różdżce. Ło, panie. Mamy kluczyk kolejny w każdym razie. No nie, jeszcze strzeliłem, bo pomyliłem spację z enterem, nie? Czyli 26 nam zostało lodowych pocisków. Pokonałeś drugiego strażnika i zdobyłeś klucz do ogrodów. Dobra, wymienię tę różdżkę na włócznie, bo zacznę więcej pocisków tutaj marnować, jak tak dalej pójdzie. Dobra, czyli tak. Jeżeli chodzi o walkę z bossem, tu jest różdżka zużyta, to zostawimy ją sobie na sprzedaż.
Tutaj zostało 6 ładunków, tu mamy jeszcze 20 ładunków. Jak się ładunki skończą, to będziemy korzystać z tego naszego wyuczonego lodowego pocisku. Nie wiem, co by miało teraz większe obrażenia. Czy to wyładowanie z różdżki, czy to nasze wyuczone. Bo nie mam żadnego kostura lodowego, a poza tym tu mam tylko pierwszy poziomik tej magii mrozu. Znaczy, na pewno z różdżki możemy szybciej strzelać tymi pociskami, nawet bardzo szybko. A taki wyuczony czar, kastowanie go trwa na pewno troszeczkę dłużej. To na pewno taka różnica jest widoczna na pierwszy rzut oka. Obrażenia to nie kojarzę, czy jak to się tu różni jedno od drugiego. No dobra. W każdym razie mamy nowy kluczyk, to jest kluczyk do ogrodów. Jak my to tutaj sobie porobimy teraz? Może póki co dajmy klucze na górę. O, a naszych przyzwańców tutaj na dół. Tutaj mamy przedmioty na sprzedaż cały czas, gromadzimy sobie. No i teraz, tak jak mówił cień, normalnie stąd nie wyjdziemy, musimy użyć na przykład aureolki. No to sobie skorzystamy z aureolki, nie? Tutaj żadnej mapki nie ma. Wracamy. Okej. Okay. Nie wiem, zapisywać tutaj coś, się leczyć? Nie, chyba nie. Damy radę, co? I teraz tak. Czyli tutaj wszystko porobione, jeżeli chodzi o kanały. Jeżeli chodzi o kopalnie, też wszystko porobione. Tutaj ten piryt, nie wiem, o co chodzi. Tu mamy wejście do katakumb. Tutaj kanały, ogrody. Kanały, ogrody. Tutaj mieliśmy bibliotekę, czyli teraz będziemy do tych ogrodów szli. Ja myślę, że już mogę sobie pozwolić na to, żeby to zlikwidować. Żeby nas to nie zmylało, bo teraz będziemy tu szli. Okej. Okay. Mistrzostwa naładowane na maksa. I teraz ta wyjściówka musiała być tutaj na górze, tak? Bo na dole otwieraliśmy drzwi do kanałów, czyli tutaj będzie wejście do ogrodów. Tak jest, pasuje kluczyk. Tu jest pułapka, ostrożnie. Jak często zdarza ci się opętać kogoś? Opętuję i zmuszam do samobójstwa każdego, kto ośmieli się wejść wschodnim wejściem. Tak, to już wiem, ale jak często się to zdarza? Codziennie, co parę dni? Raz na parę lat. Tak rzadko? Dotarcie do zamku to nie lada wyzwanie dla prostych śmiertelników zamieszkujących ten świat. Aha, to co robisz w wolnym czasie? Czuwam. Czuwasz całymi latami? Powinieneś znaleźć sobie jakieś hobby. Nic nie może zmącić mej czujności. Brzmi nudnie. Pewnie cieszysz się, jak ktoś w końcu się pojawi. Czemu miałbym się cieszyć? Bo to cię trochę bawi. Wnosi powiew świeżości do twojego monotonnego życia. Nie wykluczam, że czerpię trochę satysfakcji z zabijania intruzów. Widzisz, to dowodzi, że lubisz, jak coś się dzieje. Tak naprawdę podoba ci się to, że jesteś uwięziony, bo masz wymówkę, żeby zwiedzić cały zamek i trochę się rozerwać. No, pewnie coś w tym jest, co? No dobra, myślę, że weźmiemy sobie żabę z powrotem, żeby z tym ekspem nam tutaj coś się nie psuło, no nie? I zobaczymy ostrożnie, co się tu dzieje. O nie, to przecież... Nasz znajomy Sater! Jeden z drugim. O kurde, dobra, spokojnie, bo widzę, że jakieś wytrzymałe te satyry tutaj się zaczynają robić. I mojego żabądzia próbują atakować. Na pewno nieźle je poraniłem. Dobra, spokojnie. Poczekajmy sobie. Może jakoś tu przejdą coś. A, tak. Idźcie sobie stąd. Ja tutaj zaraz... Tak, jeden chyba załatwiony. Drugi... Też załatwiony. Trochę się podleczę dzięki temu. Nic ten nie zostawił, chyba nie. I mamy skrzyneczkę. A w skrzyneczce maczuga bojowa. Poziom 5 wymagany, obrażenia bardzo duże, 129 i szansa na obrażenia krytyczne od lodu, 3%. Zostawiamy na sprzedaż. Idziemy dalej, ostrożnie. O, tutaj widzę poważne jakieś kwestie się pojawiają. Okej. Nope. O, panie! Nope. Ach, zabity, jelita satyra.
Ale tam coś z lewej strony było groźnego, tak średnio mi się to podoba. Myślę, że wykorzystamy sobie, nie wiem, takim fioletowym czymś strzelało. Spróbujmy z magią ognia, jak to pójdzie, jako że mamy dużo tych esencji ognistych. Wezmę sobie kostur. Stabulaturuję go. Cyk. Uważaj, żaba. Myślicie, że mam dobry kąt? Próbujemy. Tak, dostał. No, coś się tam fajczy niby. Jeszcze raz. Dostał za 124. No to jeszcze raz. Dużo obrażeń w niego wchodzi, także chyba jakiejś, znaczy żadnej odporności na ogień chyba nie miał. Nie wiem, jak z zimnem by poszło. Tu możemy sobie zaświecić, tutaj pilnował jakiejś skrzynki. Czekajcie, czekajcie, skrzynka, pochodnia. Tu chyba jest, tak, tu jest sekret. Kolejny sekret. Wam pokazałem, 25 monet, nic takiego wielkiego, no ale sekrecik zawsze do przodu, nie? I teraz tak, czy tu jest bezpiecznie? Spokojnie, tu się gdzieś idzie. Dobra, może najpierw w górę sprawdźmy do końca, żeby zrobić ten obszar, zapalić wszystkie pochodnie. Tu był jakiś satyr, ta, ostrożnie. Mam nadzieję, że jest sam. Nie, kurczę. Coraz fajniejsze te satyry. Mam wrażenie, że groźniejsze od tych, które były na początku. Tak, i tutaj wszystko zaświecone. Dobra, zobaczmy sobie od razu tutaj na górze, co się dzieje. Jeszcze jakiś satyr? Może nie. Ostrożnie. Aha. O, jakieś takie dziwne rzeczy. Dobra, zobaczmy sobie w lewo, może tu jeszcze co jest też, chociaż ja wiem. Nie wiem za bardzo, jak powinniśmy do tego podejść. Lewo, góra, nie wiem, zobaczymy w lewo. Może coś się tutaj wyjaśni. Okej, chyba go załatwiłem. Rzutem lancą? To są tacy samobójcy. Istoty, no tacy kamikadze, ich widać w ciemnościach, bo mają chyba dynamit z palącym się lądem. Lepiej, żeby za blisko nie podeszli. No ale wam powiem, że rzut oszczepem sprawdził się bardzo dobrze tutaj. Może będę częściej z tego korzystał. Okej, czyli to porobione. Beczkę sobie możemy rozwalić, a już nawet nie muszę tej maczugi brać do beczek. Chyba. A co za tym idzie, mogę ją nawet zlikwidować tutaj z tego skrótu naszego. Ostrożnie, ci samobójcy są naprawdę, naprawdę groźni. A, tu jest kolejny, tak? Dobra, schodzę na dół i od razu rzucam naszymi oszczepami. O kurde, no właśnie. Nie wiem, czy to nie jest efekt Fireballa, to co właśnie widzieliście przed chwilą. Mamy Fireballa wyuczonego, jakby co. 35 złota. Czy tu jakiegoś sekretu nie było? Nic mi na razie ta miejscówka nie mówi. Chyba nie. Teraz tak, czy to prowadzi do tego kamikadze kolejnego? Pewnie tak. Nie sądzę, żeby tu jakaś ścianka była. Dlatego schodzimy na dół i od razu rzucamy, tak? Tak jest, popsuł się. Zostawił serducho. Jest w porządku. No dobra, no to chodźmy tędy w takim razie, skoro już tutaj przyszedłem. Zaświecimy sobie. Gdzieś tam się dalej idzie w lewo. Nic tu nie idzie? Chyba nie. Mogę zaświecić. Wszystko, tutaj wszystko zaświecone. Zobaczmy w tym miejscu. Pułapek żadnych nie dostrzegam. Są jakieś kule. Czy ja ją sięgnę? Sięgnę ją. Normalnie takie kule rozwalaliśmy obuchami, ale rzut oszczepem fajny, nie? Przyznacie? I ważne, że w przeciwieństwie do czarów rzucania, rzuca się to momentalnie, tak jakbym strzelał z różdżki pociskiem. No tylko kosztuje nas to cały pasek tych kill pointsów, nie? Ten jeden bar, ale to nic.
obrażenia naprawdę solidne. I coś tam jeszcze było w opisie, że spowalnia wroga, czyli jeżeli go nie zabijemy, to go spowolnimy. To na takich kamikadze idealne, nawet jeżeli nie zabije, to już tak szybko do nas nie dobiegnie. Zobaczmy sobie na górze, chyba jest ok. O, no nie, no znowu jakieś takie ogniste. Jak to tutaj załatwić? Może tak, przywołajmy naszego dzielnego lodowego pomocnika. On sobie powinien z tym poradzić bezproblemowo. Tak, już coś tam strzelił. Tylko, że on nie ma jeszcze energii. Dobra, dam mu chwilkę, niech sobie naładuje. Dobra, jest ok. Cyk. Wykonał drugi strzał. I popsuty został. Ok. Przywołamy z powrotem żabiana. No ta lokacja nic mi nie mówi, jeżeli chodzi o sekrety. Czerwona esencja 34, bardzo dużo. Tutaj wszystkie światła zaświecone. Esencja, strzały i skrzyneczka z szerokim mieczem. Cóż to za mieczol? Dusza tej broni przybiera ognistą postać, zadając dodatkowe obrażenia od ognia podczas walki. Duże obrażenia, poziom 5 wymagany. No, taki mieczyk na sprzedaż. Nie wiem, tu chyba nie ma sekretów. Przynajmniej nie dawaliście... Okej, takiego screena mi chyba nie dawaliście. To jest fioletowe kółko. To jest coś z wyzwaniami. Kiedy bogacz odwiedził Zulariusa Wielkiego, ten rzekł: im więcej posiadasz, tym większym niewolnikiem swojego majątku jesteś. Odkryłeś wyzwanie, zbieracz mikstur. Wyzwanie, miej przy sobie co najmniej 18 różnych mikstur. 18 różnych mikstur. No, no to nie będzie takie proste. Mamy różnych mikstur. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, sześć. Bo to są puste fiolki, to i to. No to takie wyzwanie sobie znalazłem. A może dawaliście mi screena z tym? Ale nie kojarzę. Nie kojarzę, to sam znalazłem. To sam znalazłem, jakby co. Tutaj mogę sobie zejść. Znaczy tak, tu już byliśmy, ale nie od góry. Aha, coś tu chodzi, ostrożnie. To szkielet jakiś jest. Pewnie obuchem by się przydało go bić. Dlatego to tak długo trwa. Dobra, szukam tutaj też sekretów na własną rękę. Tu jest jakaś pułapka. Tu jest jakaś pułapka. Tu jest wąż. Na hita padł. I pułapka. Okej, szukamy sekretów. Cyk. Bo tak tutaj na koniec przyszedłem. I co, tylko wąż był? Może coś tu jeszcze, ale tam na końcu nic nie było. Może tutaj, tylko żeby mi w dupsko te kolce nie weszły. Chwila, chwila. A no nie, zupełnie o to mi chodziło. Nie, no bo tutaj coś może być, ale jak skoczę, opadnę, to te kolce momentalnie we mnie wpadną. Ale mam takie dziwne wrażenie, że tu coś może faktycznie... Może zrobię tak... Nie, tutaj nie. Nie, to chyba nie ma sekretu. Tutaj jest wszystko odpalone, jakby co. No to tylko mogę się wrócić i możemy iść tam jeszcze do góry. Tutaj znalazłem wyzwanie. No i takie wyzwania, jak się właśnie robi, to dostaje się te Unepic Pointsy, te tutaj. Które możemy wydawać u kupca, którego już spotkaliśmy. Chyba tylko jeden taki jest w grze. Dobra, żadne potworki się, widzę, nie pojawiły. Idziemy dalej. Teraz tutaj do góry. No dobra, to jest nowa miejscówka, ostrożnie. Tu sobie zaświecę, tutaj mamy coś, mamy kluczyk. Pasuje. Okej, ale zaświećmy najpierw tutaj wszystko, tylkoż... dobra, to może nie być takie proste. Żaba mi się nie przyda tutaj.
Wyłączę ją, chociaż mógłbym tam chyba szybko doskoczyć, co? I osobiście zabić ten hełmofon. Przynajmniej expa bym dostał. Dobra, dużo zdrowia mam, trzeba próbować. Trzeba próbować. Idziemy. Cyk. A to są dwa w ogóle przecież. Ale ja jestem zwinny. Dobra, tutaj sobie zaświecimy. I teraz tak. No dobra, mamy jeszcze 6 ładunków w różdżce. Trzeba to dobrze wykorzystać. Tutaj nie muszę chyba targetować tabulatorem, co? Chociaż może lepiej stargetuję, bo to jest tak niby na wprost, więc nie powinienem chyba mieć z tym problemów, ale... Na wszelki wypadek... Dostał. Ło, ten jakiś taki twardszy jest. Może go dostrzelam z łuku jeszcze. Ups. O kurde, to jest trochę groźne. Mógłbym się przebrać w ten strój, ale to już ma niewielkie znaczenie na tym etapie, coś czuję. Takie strzelanie z łuku. Musielibyśmy mieć łuk dużo wyższego poziomu. Jakie to twarde jest. Dobra, rozwaliłem to. Jeszcze jeden tam jest. No nie, to ten złodziej. Pamiętacie go? Zabrał moją esencję. No co za dziad. Dobra, weźmy sobie różdżkę. Mamy tutaj 4 pociski. Może tak, zaświecę sobie tu. No jest, widzę go. No jego na pewno trzeba stargetować. Ostrożnie. No, prawie trafił. Dobra, spadł. Tu tylko serduszko. No ale dobra, zaświeciliśmy tutaj wszystkie pochodnie. Zobaczmy od razu tutaj na górze, co jest może. Może z Koldraksem jednak chodzić tutaj, jak są te hełmy wszystkie. Ostrożnie, czy jakiś sat... O, nietoperze. No to stanowczo bierzemy żabę w takim razie. Nietoperze. Niech sobie żaba naładuje troszeczkę energii i zaraz będzie łykać te nietoperze. Dobra, jeden ładunek został w różdżce. Jeszcze jedną mamy z 20 ładunkami, jakby co. Dobra, ostrożnie. A! Dobrze jest. No i dużo tego. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze jakiś nietoperz? Chyba nie. Bierzemy esencję, skrzydło nietoperza. Tu możemy zaświecić. Serducho zgarnąłem, bardzo dobrze. Dobra, zostawiamy żabędzia. Na razie nic mi to nie mówi. Nie sądzę, żeby tu jakiś sekret był. Aha, coś tu gdzieś jest. Ale co? No satyry! Pytanie, czy się teraz przemieszczają? Ups. Idziemy na nie. Ostro. Klepiemy. Nie ma co tutaj się cykać, nie? Dobra, niech zainicjuje pocisk. I atakujemy go. Tam mnie czasem trafi, nic się nie stanie. Mam dużo zdrowia przecież. Jelita, satyra. Tutaj jakieś strzały nam wypadły. Dobrze jest. No dobra. W dół nie pójdę, zobaczymy tu. Kolejny satyr, ale... Niech on sobie przejdzie. No, jeszcze jeden! No, zaczynają się takie drobne problemy, wam powiem. Klepiemy. Ciężko się im przerywa taki... Znaczy, jak oni zaczynają kastować... To nie można im przerwać tego kastowania. Jak już zacznę ich bić podczas ruchu, gdy się poruszają, to okej. To wtedy przerywamy im akcję, ale jak już zaczynają kastować, to takie proste to nie jest. Dwie drabinki. Dobra, zaczynamy od tej strony. Ostrożnie. Jeszcze jeden satyr. Teleportował się. No, schował się za filarem skubany. Co on tutaj kombinuje?
pokonany. Dobra, ta lokacja nic mi na razie nie mówi, jeżeli chodzi o sekrety. Czy tutaj coś jest? Groźnego. Są drzwi na pewno. Dobra, są drzwi. Ups. Okej, to tylko kule najeżone. Mamy serducho, mamy esencję fioletową. I mamy skrzynkę. 66 złotych monet. Dobra, sprawdźmy, czy tu na pewno nie ma sekretów. No tam, gdzie pochodnia jest, to chyba nie ma sekretów, co? Ale te drzwi... Może to jakiś skrót będzie? Nic mi to nie mówi. Tutaj mamy drabinę, dobra. Zobaczmy od tej strony. Klepiemy go. Teleportował się chyba, co? Ale gdzie? Tutaj! Na górę gdzieś się teleportował. No co za satyr? Pokonany. Czy mógłbym rzucać w nie tymi oszczepami, to by nie było problemu. W sumie mogę, bo mam nabite te kill pointsy na maksa, a ja się tej czaję. Albo magią atakować, tylko że taki satyr magiczny. Ciekawe, czy nie ma jakiejś odporności na magię. Ej, ale tutaj nie wejdę, nie? Ta, to będzie jakiś skrót. Pewnie będzie możliwe przejście z góry. Tak, tu jest fioletowy kolorek, czyli będą jakieś obszary zupełnie innego typu. Jak się na nie dostaniemy, to w pewnym momencie pewnie tutaj będziemy mieli skrót na te obszary, po których już chodziliśmy. W porządku. Pochodnia. Oho, znowu ci samobójcy. I to taka większa liczba tutaj widzę. Ostrożnie. Pułapkę widzę. Tutaj coś. O, z drzwi. Cyk. Kolejna pułapka. Aha, ja mam tutaj zejść do niego. No jest trochę blisko. No trochę blisko jest. Jakoś tak... troszkę niebezpiecznie. Poczekam, aż się będzie patrzył w drugą stronę. Załatwiłem go, ale było groźnie. Bardzo trzeba na nich uważać, zwłaszcza, że odporności na ogień akurat to my za dużej nie mamy. Mamy te zbroje, które chronią dobrze przeciwko obrażeniom fizycznym i przeciwko obrażeniom od pocisków, coś tam było, nie? Dobra, teraz pytanie, czy jak tu zejdę, to mnie od razu zobaczą. Nie wiem, czy Koldaxa nie powinienem wziąć, czy tam Koldraxa. Może tak zrobię. Albo fireballem w nich walnąć, ale nie wiem, czy nie mają jakiejś odporności, bo to niby tacy ogniowi, chociaż ja wiem, czy ogniowi, no mają te dynamity tylko w łapie. Mogę rzucić po prostu oszczepami. Na razie się to dobrze sprawdzało. Dobra, idę z oszczepami. Czyli zgarniemy całego expa. Koldrax nic nam nie zabierze, tak? Uwaga. Przeżył. Okej, poradziłem sobie. Dobiłem go ogniem, czyli nie mają odporności na ogień. Dobrze poszło. No, ale... Oho, chyba widzę gacie te elfickie, takie chwile. Wziąłem gacie? Tak, elfie gacie podniosłem. Można je sprzedać. Dobra, tutaj możemy zaświecić. No tu nie będzie żadnych kamikadze, bo byśmy już ich widzieli, tak? Bo nie zawsze mają te dynamity odpalone. Tutaj mogę sobie wejść. Tutaj mogę sobie wejść. O, chwilka, jak tutaj doskoczyć do tej pochodni? No, może po prostu tak. Okej. Tutaj luzik. Słyszę węża chyba. Jeszcze drabinę. Tutaj mamy prowadzącą w dół. Jest wąż, dwóch skrzynek pilnuje. Cóż to takiego? Tutaj mamy złoto.
Tutaj mamy sztylet. Zobaczmy sobie sztylet. Dusza tej broni przybiera ognistą postać, zadając dodatkowe... A nie, to jest ten sztylet, dobra. Zadaje dodatkowe obrażenia orkom. 98 obrażeń. Piąty poziom. No i mamy elfie gacie. No dobra. Tutaj żadnego sekretu. Tak popatrzę, ale też mi to nic nie mówi. Więc chyba tu sekretu nie będzie. Czy tu jest jakiś satyr gdzieś, cokolwiek? Chyba nie. Jest wąż i drzwi. Okej, zaraz sprawdzimy drzwi. I chyba ostatnia pochodnia. Antidotum. 3 sztuki. Zapaliłeś wszystkie światła w zachodnim skrzydle. A antidotum to jest kolejny rodzaj eliksiru. Całkowicie neutralizuje trucizny. To może to wyzwanie w końcu się uda zrobić. Będziemy tak gromadzić te wszystkie, znaczy te różne rodzaje mikstur. Uwaga, przechodzimy przez drzwi. Co tutaj? Nie wiem. Aha, to jest skrót też do tego miejsca. Czy ja chcę być w tym miejscu? Nie wiem, no mogę sobie być. Czyli tak, tutaj mamy tylko przejście, tak? No dobra, idziemy tam w takim razie. Tylko jak się tam dostać? Muszę zejść na pewno niżej. Z tym na razie nic nie zrobimy, nie sądzę. No chyba żadnego sekretu tu nie ma. Jeszcze tak patrzę na te lokacje. Niby jestem dobrym wzrokowcem, ale... Nie, to mi chyba nic nie mówi. No, tu jest taki obszar, ale... Nie, no chyba nie. No mogę w to uderzyć tam spokojnie, bo tu są pułapki. Może tam coś będzie. Tutaj nie. Tutaj nie. Tutaj nie. Tutaj też nie. Nie. Tutaj chyba żadnych sekretów nie ma. Czyli na razie w tym odcinku dwa sekrety, tak? Jeden sekret to pamiętałem, który mi powiedzieliście, i jeden normalnie sam znalazłem w sumie przez przypadek. Ten z wyzwaniem. Jeszcze żeby to z wyzwanie zrobić, to już w ogóle byłoby super. A może tutaj coś będzie? Chwila. Hop. Nope. Nie. Dobra. Czyli tak. Schodzimy na dół. I tam mamy jakieś przejście w lewo. Czyli pewnie prowadzące do tych właściwych ogrodów. Tak, to musi być to, bo tutaj sobie otwierałem kluczem jeszcze jednym. To tu muszą już być te ogrody właśnie. Tak, to było takie przejście. Dokładnie pamiętam. I tu gdzieś powinniśmy mieć stosunkowo szybko, tak mi się wydaje, bramę. Czyli kolejny punkt nawigacyjny. No, coś naprawdę tak długo szło? Żebyśmy nie wpadli w jakąś pętlę czasoprzestrzenną. A ja może... A nie, dobra, tu już jest wyjście chyba. Nie, bo tak sobie pomyślałem, że na górze są latarnie, a ja trzymam w ręku latarnię. I może jak trzymam latarnię, to coś tutaj się dzieje wyjątkowego wtedy, bo nie pamiętałem, że to tak długo się tu idzie. Ale nie, udało się, doszliśmy w końcu. To są ogrody i jest bramka. Czyli musimy się dostać do bramy jak najkrótszą drogą. To chyba nie tu. To są drzwi w ogóle. Robale. Takie zielone, czyli pewnie zielona esencja będzie z nich wypadać oraz zielony śluz. Tak jest, śluz i esencja. Taka muzyczka fajna. I tu będzie bramka. I strzały. 8 plus 8 strzał. Z jednej strony drzwi, z drugiej strony drzwi. Dziwna sprawa.
Na górze dużo palenisk do zaświecenia. Patrzcie, tutaj chodzą takie pająki, nie? O, one tak sobie chodzą, spadają z góry. Ja pamiętam te pająki, jak się je zabije, one zostawiają po sobie taką truciznę dosyć solidną. Także te pająki pewnie będziemy rozwalać, rzucając naszymi oszczepami. Albo stosując jakieś zaklęcia fajne. Ostatecznie będziemy zestrzeliwać je z łuku. Ale to już pewnie nie w tym odcinku. Tutaj się udało znaleźć skrócik. Pierwszy skrócik w ogrodach. No, całkiem nieźle to wychodzi. Ja wiem. Nie wiem, kiedy kupiec jakiś kolejny będzie. Chodźmy sobie do kupca jeszcze w tym odcinku. Czyli zajdziemy sobie do naszego starego, znajomego kupca, pierwszego, którego spotkaliśmy w ogóle w tej gierce. Pamiętacie go? Nawet na mapce jest zaznaczony tutaj blisko, no właśnie. O, tu nietoperze, ale teraz mamy żabę. Teraz mamy żabę, to nietoperze nam nie groźne, co? I tutaj Zoran, tak? O, to są te satyry. Stare, dobre satyry, które teraz mamy na hita. Te nowe są teraz bardziej upierdliwe. No, te to tam nic, nie? Pyk i porobiony. Temu darujemy życie i jeżeli chodzi o Zorana, no to sprzedamy mu tutaj. Co my mu sprzedamy? Sprzedamy mu kamyczki, sprzedamy mu ten mieczyk. Katiel. Wyjątkowa maczuga. Proszę bardzo. Sztylet. 30 monet. Kamienie szlachetne. Elfie gacie dla Zorana. Tutaj też sztylet. Mieczul. Monetki 37. Maczuga bojowa. I teraz tak. Pusta różdżka. To możemy się tego pozbyć. Ja myślę, że buław się ogólnie pozbędę już. Już mamy takie duże obrażenia z tej ciężkiej włóczni. Niedługo poziom wpadnie, będą jeszcze większe. Mamy już nawet ten lepszy kostur, który obrażenia 60 ma. No właśnie, przecież ten kostur bazowo ma obrażenia większe niż ta nasza buława. To ja to sprzedam. Ja to sprzedam i sobie nawet tę różdżkę może... Dam gdzieś tutaj pod trójkę, tak bliżej, gdybym musiał szybko reagować, tam coś przełączyć. Niech to tak będzie lepiej. Czyli tu będziemy mieli różdżki. Jak będzie trzeba, chociaż te beczki to szybko rozwalam, ale jak będzie trzeba atakować jakąś istotę, którą dobrze jest bić obuchami, na przykład jakieś szkielety może, no to takim kosturem po prostu będę prał po głowie. Nie zaklęciem, chociaż można pewnie też zaklęciem, ale... Sam kostur jako obuch myślę, że świetnie się do tego celu sprawdzi. Czyli tak, sprzedajmy mu tę buławę. Długo nam służyła, za 17 monet. Nie wiem, coś chcemy od niego kupować. Coś tutaj miał fajnego, świeczkę. Zwój ochrony przed atakami fizycznymi. No, jakoś z tego nie korzystałem. Zwój ognistej aury. A tego zaklęcia to by się przydało nauczyć, skoro się specjalizujemy w magii ogniowej, tylko trzeba by taką księgę gdzieś znaleźć. Zwój teleportacji do sklepu, zwój wróżby, zwój powrotu, iskra życia to jakby nam załatwili jakiegoś naszego pomocnika. A tego nie muszę, tu jest blisko do niego. Nie, chyba nic tutaj nie będę kupował. Bronie, łuki, pociski, wyrzutnia, flar. Nie. Czyli to wszystko. Nowy rodzaj śluzu wpadł, zielony. Znaczy chyba ten strój zwiadowcy, już też się go pozbędę. To już na tym etapie nie ma takiego znaczenia w ogóle. Mamy dwa rodzaje magii. Zostawimy sobie tylko tę ćwiekowaną, skórzaną zbroję póki co. Czyli to też sprzedajemy. Też nam długo służyło, 27 monet. Reperować się u niego nie możemy, trudno. No i to by było na tyle. Aureolka. Zapisujemy tutaj grę, postać się uleczy. Tak jest. Nie wiem, skoro stan gry zapisany, to może wam pokażę te zaklęcia.
I później jak będziemy ładować, to nie stracimy i tak tych esencji. Taki pokaz zrobimy sobie. Czyli tak, mamy tego Firebolta na pewno. Pyk, tak wygląda, to wiemy. Mamy te włócznie. Takie fajne, po dwie wylatują. I teraz tak, mamy jeszcze, jak to się nazywało, zakręcie ognistego oddechu. To zużywa 6 czerwonych esencji. Takie coś fajne. I mamy jeszcze Firebola, to lepiej się odsunąć, żeby nas to nie sięgnęło. I to wymaga aż, ilu tam wymagało? 8 czerwonej esencji. Długo się kastuje i to jest takie coś. I jeszcze w drugą stronę też by takie coś poleciało, jakbyśmy trafili przeciwnika. No i wiadomo, mamy jeszcze do kastowania taki lodowy pocisk. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. W następnym już tak konkretnie będziemy sobie zwiedzać ogrody. A tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.